Tu znowu pozwala sobie Barbara z Krakowa do Państwa przemówić. Chciałam coś o sobie powiedzieć, że należę do grupy Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych, do grupy literackiej, poetów i pisarzy. I bardzo często w pięknym kwartalniku, który mam wydawany już kilkanaście lat, śliczny kwartalnik, są zamieszczane często moje wiersze, moje opowiadania. I tu właśnie mam aż 5 wierszy napisanych, więc tytuł pierwszego wiersza brzmi: Elżuniu, cóż ja ci napiszę, żeby się nie powtarzać? Nie powtarzać dlatego, że tak bardzo kochamy naszą opiekunkę, bo to jest opiekunka męża i moja, mąż jest ciężko chory, ja też. I już różne wymyślałam dla niej przezwiska z radości, że tak nam się zmieniło życie na lepsze przy niej. I tu właśnie pani, moja prezeska, pani Jadzia Mazur włączyła to do czasopisma. Taki tytuł: Elżuniu, cóż ja ci napiszę, żeby się nie powtarzać? Byłaś już skarbem i aniołem z nieba. Byłaś tą, która się zjawia, kiedy jej potrzeba. Nawet moja diakonka Elusia wie, zgadza się z teorią, że Jezus cię posłał, żeby życie me ratować. Ja również pisałam, że na pewno kochana jesteś mi od Boga przesłana. Zastępujesz mi brak mamy, brak siostry, brak całej rodziny, chociaż nic w tym mojej winy. Taki świat dzisiaj, brak empatii w sercach, brak uczuć wyższych. Czy ty to słyszysz? Z autopsji tego nie znasz, prawdziwą rodzinę przy sobie masz. Nawet nie wiesz, ile siły z tego czerpiesz, i psychicznej, i fizycznej. Na skrzydłach do obowiązków latasz, aż za prędko, tak czujesz się lekko. Czy w tym przypadku może ktoś poczuwać zazdrość? Chyba to jest ludzkie i musimy być wyrozumiałe, bo może nasze córki, jedynaczki bywają zazdrosne o to. Chyba to jest ludzkie. Przecież jest śliczna jeszcze ciepła nazwa pocieszka. Prowadzi prostą drogą do mego serca. Ale przyjdzie i na mnie ciężki czas, gdy znajdzie się już na ziemi fasolka Jasi. Pierworodny wnuk mojej przyjaciółki Elżuni, to ostatnia i największa miłość kobiety. Tak, Basiu, już niedługo to nastąpi, niestety. Na pocieszenie pozostaje mi nadzieja przez duże N, a nade wszystko Jezus, który mnie nigdy nie opuszcza. Od Niego to szczęście, że w ogóle taką znaleźliśmy opiekunkę. Niech i Tobie błogosławi, Elżuni, co najlepsze niech Ci sprawi. Amen. A przy domkiem pocieszka podzieliłam Elżunię z moją wnuczusią Natalką, która nosiła go od małego dziecka, gdy nachodziła na mnie depresja zdradziecka, bo i taką miałam. Ratowały mnie z przepaści dwa jej piękne słowa: kocham cię, kocham cię. Wtedy tuliła się do mnie. Nikt nie mógł wejść do tego pokoju, to był tylko mój i jej pokój. I wtedy, jak przychodziłam z przepostki ze szpitala, to sobie mnie dla siebie wzięła i tak ślicznie do łóżka mi mówiła: kocham cię, kocham cię. I to ratowało mnie i przychodziłam do siebie i leczyłam się. Dziękuję bardzo, Basieńka.